Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. Z tej strony Michał, a.k.a. Pomidorowy.pl. Witam was w czwartym odcinku Zagrajmy w Little Nightmares. Dzisiaj niestety nie mam żadnych ciekawych komentarzy napisanych przez was, dlatego że no niestety nic nie napisaliście. Aczkolwiek jest jeden komentarz od Zakolnikowa, który jest troszeczkę taką naciąganą teorią, ponieważ według niego Gargamel z długimi rękoma, który nas ściga i który nas ścigał zresztą w poprzednim odcinku, przypomina mu Tyranta, czy tam Tyranna z Resident Evil, co dla mnie jest kompletnie troszeczkę nietrafioną teorią, aczkolwiek fajne dałeś mimo co nawiązanie do tego Resident Evil. Tak czy siak, no niestety Zakolak, przynajmniej moim zdaniem, nie przypomina on wcale tego Tyranta z Resident Evil. A was, moi kochani widzowie, zapraszam do udzielania się pod tą serią, dlatego że Little Nightmares jest grą, w której to my interpretujemy sobie fabułę. Tak więc jestem ciekaw, czy po tym odcinku pojawią się jakieś ciekawe teorie napisane przez was. A teraz czas na odcinek. No dobrze, poprzednim razem, jak pamiętacie, byliśmy... uciekaliśmy przed tym długorękim Gargamelem, o czym wspominałem niedawno. No i byliśmy w bibliotece, gdzie odpaliliśmy sobie telewizor. Leciała tam jakaś dziwna, psychodeliczna bajka. Temu Gargamelowi się to spodobało, po czym zaczął nas ścigać i musieliśmy wziąć dźwignię, następnie fortepian przesunąć sobie do góry i dostać się do tego oto pomieszczenia, gdzie mamy wagon. A raczej wagonik z brudnymi tutaj rzeczami. Chociaż tutaj widzę, że to jest worek na śmieci, tak więc... I zadanie jest bardzo proste. Musimy sobie za pomocą tego wagonika dostać się na drugą stronę, dlatego że tutaj mamy gorącą parę. I jak wiemy, nasza protagonistka o imieniu Six raczej by ją to zabolało, gdybyśmy... Dokładnie, tak? Dziękuję. Raczej by ją to zabolało, gdybyśmy sobie przeszli przez tą parę od tak, na pstryknięcie paluszka. Dobrze zatem. Przesuńmy sobie ten wagonik tutaj. Możliwe, że nam się te drzwiczki otworzą. Jestem ciekaw, jak długi wyjdzie ten odcinek, tak szczerze. A, i będziemy musieli po prostu, pewnie... No tak, z tego wagonika będziemy musieli sobie skoczyć do klamki. Oczywiście, że tak. Wow! Ale bym tutaj spadł zaraz. Dobrze, że... jakby kontroluje dobrze Six, dlatego że mógłbym spaść na dół i to by się naprawdę źle skończyło dla mnie. Dobra, przejdźmy sobie zatem tędy. Tutaj mamy autosave. W ogóle co to jest za pomieszczenie? Dziwne trochę. A tędy musimy przejść. Widzę tutaj. Okej! Tego się nie spodziewałem. Myślałem, że to jest jakaś norka dla szczurków. A tutaj proszę, łapa wystawała i to pewnie tego długorękiego Gargamela. Na szczęście to był zły koszmar. Tak, wiem, że koszmar może być tylko zły, no ale nie wiem. Może dla kogoś koszmar być dobry, dlatego tutaj wolałem to podkreślić. Dobra, uważajmy na rączkę. Jak ja miałem tego... Ej, jak ja mam tam przejść, halo? Nie mam tutaj nic pod ręką, co mógłbym dać temu długorękiemu Gargamelowi, by mi dał spokój, więc... Będzie to dosyć ciekawe. Będzie to naprawdę bardzo ciekawe. Co ja tutaj muszę zrobić? Ale nie będę się poddawał. Lecimy dalej. W ogóle zapalmy sobie latarnię. Będzie moim zdaniem lepiej. Dobra, jest rączka. Ona chyba zaraz se pójdzie, co nie? Złapała se rurkę. No. Idź stąd! Widzicie, jest tutaj druga rączka.
Dobra, jest. Dobrze to zsynchronizowałem. Przejdźmy dalej zatem. O nie! Ja pierdzielę, coś czułem, że on nie da nam spokoju, co nie? No i na samym końcu nas złapał, ponieważ nie ogarnąłem, gdzie tutaj się kucało. To chyba było L2. Tak mi się coś kojarzy, że to chyba L2 się kucało, tak? Tak, L2. Dobra, uciekamy, szybko! Dobrze! I teraz tak, najlepiej będzie, jak pójdziemy sobie tutaj do góry, ponieważ jak widzicie, jego dłonie utknęły. I trzeba teraz zrobić coś, co spowoduje, że te dłonie mu się zakleszczą. Ale nie tak. Dobrze! Widzicie? Patrzcie. To jest dobry patent, ponieważ tutaj, jak widzicie, z lewej i z prawej strony są takie wzgięcia, jeżeli chodzi o tą skrzynkę, czy nie wiem, co to jest. I musimy też właśnie wzgięcia wyrwać. Wtedy drzwi pierdykną i jemu prawdopodobnie przetnie ręce, więc zobaczymy zaraz. Ale patent dobry. Przynajmniej ten długoręki Gargamel da nam święty spokój. Proszę bardzo, już nie ma rąk. Dobrze ci tak, dobrze ci tak, frajerze. Co ty myślałeś? Oj, długoręki Gargamel już nie jest długoręki. Ciekaw jestem, czy go spotkamy w dalszej części gry. Leżę, o proszę, zdobyliśmy trofeum. Bardzo ładnie, bardzo fajnie. Okej, okay. Budzimy się teraz, w sumie nawet nie wiem gdzie, w jakiejś kanalizacji. What the fuck? Co my tu robimy? Jak w ogóle tutaj Six się znalazła? Zacznijmy od tego. Okej, okay. W każdym razie jesteśmy teraz gdzieś, w zasadzie to nawet nie wiem gdzie, ale jesteśmy gdzieś. I widzę tutaj, że jakieś haczyki lecą w prawą stronę. O proszę! Co to w ogóle jest za kawałek czego? Vegas! Czekajcie chwilę. Już jestem z powrotem. Złapmy się tego. Fuck! Mogliśmy się tego złapać. Jak widzicie, mamy tutaj... O! Kurde, no nie udało się. Co jest grane? Dawaj, dawaj. Six, złap się. I to teraz na złość pewnie nie będzie tego. W każdym razie, jak widzicie, mamy tutaj... chyba to są dzieci zawinięte w ten worek. Bo jak pamiętacie z poprzedniego odcinka, to ten długoręki Gargamel przecież te dzieci zawijał w takie worki, tudzież takie batony, bo to trochę jak baton wygląda. I... albo w sumie kokon w zasadzie, bo wiecie, no bardziej to jest kokon, chcąc nie chcąc. Dobra, złap się, złap się, złap się, złap się, złap się! Kurde, no co ja mam tutaj zrobić? Jak mam się tutaj złapać? Chyba, że tak mam się. O! Myślałem, że mam się tego batona złapać. Ja pitole, ale tempak. To się nie dziwię, czemu Six się nie chciała złapać. Ale dobrze, już jest dobrze, już jest wszystko pod kontrolą. I co to za kucharzyna tam? Zanim ktokolwiek powie, skąd jest pewność, że to jest kucharzyna, widziałem czapkę kucharską, więc raczej byle jaki random nie nosi czapki kucharskiej. Chyba, że chcesz sobie sam tam, nie wiem, w kuchni coś porobić. Six znowu jest głodna i poczułem to chociażby przez wibracje, dlatego że kiedy Six boli brzuch, to wtedy są właśnie wibracje. Na padzie rzecz jasna, nie że w jej brzuchu, chociaż to jest prawdopodobne, że jest w jej brzuchu.
Ale no. Co my tu mamy? Mamy tutaj pułapkę na szczury. Nic szczególnego. Idźmy dalej sobie. Oj, Six, widzę, że coraz bardziej głodne jest tło. Coraz ciemniejsze się robi. Ty, szczur utknął! Nie! Nie rób tego! Zjadła go! Ona go zjadła! Ja pierdol... Ej! Ej, bez kitu! To jest coś? O Boże! Ej, bez kitu... On głowy nie ma! Czekaj, on głowy... Nie! On ma głowę, tylko on jest... Ja pierdolę, Six! Okej! Wytłumaczę wam to mniej więcej na mój sposób, co w ogóle teraz Six zrobiła. Jak wiecie, organizm ludzki, czyli człowiek też między innymi, działa na takiej zasadzie, że jeżeli jest potwornie głodny, jest w stanie zjeść wszystko. I to nie tyczy się tylko postaci z głupiej gry, to też jest w rzeczywistości. Jeżeli przykładowo człowiek byłby w stanie, nie wiem, być na bezludnej wyspie przez tydzień koło, założę się, że gdyby nie było żadnych kokosów, żadnych tutaj owoców morza ani niczego, gwarantuję wam, że taki człowiek zjadłby nawet szczura, tak jak zrobiła to Six. Szczerze, ja bym już wolał umrzeć z głodu niż zjadać szczury. I to na surowo, by the way. No to jest w miarę proste, jak widzicie, nie? To nie wymagało jakiegoś tutaj, nie wiem, rozkminiania na 5000 stron świata. Dalej mnie zastanawia, co tu jest w ogóle związane w tym batonie całym. Do teraz się tego raczej nie dowiem. O, mamy tutaj krew, czyli zapowiada się na szaloną ucztę. Jestem ciekaw, co tutaj teraz będzie. Drzwi mamy sobie otwarte, przechodzimy dalej. To jest chyba jakaś kuchnia, z tego co widzę. Oj, boję się tego, co teraz zastam. Boję się cholernie tego, co zastam tutaj. Mamy tutaj jakąś marchewkę, czosnek, cebulę, wino, mąkę prawdopodobnie i jakieś inne tego typu gadżety. Przejdźmy dalej zatem. Kraty mamy. Mamy tutaj wiadro z mopem. To jest fajne nawiązanie do takich lat 80., 90., gdzie w niektórych filmach, tudzież ogólnie w życiu realnym naszym, za granicą najczęściej w tamtych latach, zamiast takiego pojemnika na mop, gdzie można było ten mop, wiecie, ogarnąć, to często ludzie sobie wlewali wodę do wiadra z płynem i po prostu tak na sucho mopowali, bez żadnego wstrząśnięcia, albo ewentualnie robili to ręcznie, że wstrząsali mop i potem, wiecie, mopowali podłogę. To jest nawet bardzo fajne nawiązanie, ale ta umywalka wydaje mi się, że jest dosyć za wysoko, biorąc pod uwagę, że... okej. To już wiem, dlaczego jest tak wysoko. Mamy tutaj, kurde, szefa kuchni! Widzicie? To był ten koleś z czapeczką kucharza. To on nas obserwował tutaj. Swoją drogą, z mordy jest bardzo brzydki. Wygląda, jakby mu co najmniej taki zakolak wpierdolił z 3 razy. Pod rząd. On nas nie widzi ani nie słyszy, więc musimy przez tą sekcję skradać się na paluszkach, więc... Ta. Swoją drogą, tamta krata, którą widzieliśmy, jest nie bez powodu, ponieważ... Chcąc, nie chcąc, zdążyłem sobie to lekko zaspoilerować i wam niedługo wytłumaczę, o co z tym chodzi. Usłyszał nas. Dobra, całe szczęście, że nas nie widział, ale nas usłyszał, więc wiecie. To też nie jest dobrze. Zobaczmy, jak tutaj ten... Dobra, wszystko się pięknie, ładnie nagrywa. Tak, jakbym bardzo chciał. No i dobra. Musimy teraz uważać, dlatego że, jak widzicie, tutaj są lekko otwarte piekarniki.
On co prawda może i jest głupi i ślepy, ale słuch ma bardzo dobry, tak więc lekkie trzaśnięcie może spowodować, że on nas usłyszy. Dlatego ja nie będę ryzykował w tym wypadku i sobie po cichaczu przejdę na drugą stronę. Przynajmniej mam taką nadzieję, że mi się uda. No a jak się nie uda, to no trudno. Dobra, on sobie tutaj chyba dopieprzył do zupy. Ja tam nie wnikam, czy to jest sól, czy pieprz. Wiem, że mam podobny pojemnik na sól i na pieprz. My sobie teraz tak przejdziemy. Mamy tutaj odcięty łeb ryby. Dobra, zobaczył nas. Nie! 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 Co? Co ja takiego złego zrobiłem teraz? Co ja takiego złego zrobiłem? Oczywiście to był koszmar. Idziemy dalej. Zanim przejdziemy dalej, te kraty, tak jak już chciałem wam wtedy wspomnieć sobie, niestety ten fragment gameplaya z tymi kratami zaspoilerowałem. Coś wam pokażę u góry, ale nie przejdę przez te drzwi. I pewnie się już domyślicie, dlaczego nie przejdę. Ale dobra, to jak przejdę tą sekcję z kucharzykiem. Patrzcie, jak to jest oskryptowane. Od razu, kiedy wszedłem do tego pomieszczenia, on poszedł w prawo, bo jak widzicie, jestem pod tym, pod półką. Pod szafką w zasadzie, bo to nie jest półka. Dobra, mamy tutaj... W ogóle zastanawiam się, co on w ogóle gotuje w tym piekarniku. Może to jakiś kurczak albo jakaś kaczka na gorąco. O, 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 o! Nasz szef kuchni coś usłyszał, ale jednak nie zobaczył. Więc idź sobie dalej tam gotować, nie zwracaj na mnie uwagi. Ja tam tylko chcę do góry pójść. Jezu, ja mam dzisiaj jakąś głupawkę, jeżeli chodzi o tę grę. Ale to dobrze, bo przynajmniej emocje są stuprocentowe, a nie, że widzicie jakiegoś drewniaka, który tam nie wiem co, cokolwiek robi. Okej. Ty zobaczył mnie? Okej. Patrz się tam dalej, nie widziałeś mnie. Idź tam dalej sobie gotuj. Nie zwracaj na mnie uwagi, ja ci nic złego nie zrobiłem, koleś. Ja tylko chcę się dostać do góry. A ty próbujesz ze mnie zrobić nie wiadomo co. O kurwa. Zdałem sobie sprawę właśnie z jednej rzeczy. To co widzimy tutaj u góry, to mogą być dzieci, które zostały zamienione na pakunek. Chyba nie chcecie mi powiedzieć, że on z nich właśnie chce zrobić jedzenie. Przecież to czyste skurwysyństwo jest. To jest zbyt odważna teoria. Ale jednak. Dobra, idź sobie tam dalej. Nie zwracaj na mnie uwagi. Ja sobie trochę szybciej pobiegnę. Dobra, no pobiegnę teraz. Dawaj do góry. Tak jest. Tutaj będziemy mieli checkpoint, tak by the way. On i tak teraz nas zobaczy, ale nie sięgnie, ponieważ to nie jest długoręki Gargamel. Więc możesz sobie tam co jedynie, wiesz, kwiatki od spodu powąchać. Śmietniku jeden. Swoją drogą, widać, że jesteśmy na jakimś statku. Ta cała gra... Znaczy powiem tak, bo tutaj troszeczkę zabrzmiałem, jakbym, nie wiem, miał coś nie tak z głową. Wydaje mi się, że akcja tej gry dzieje się na statku. Ponieważ to jest aż zbyt podejrzane, że tyle ryb również jest tutaj i rekinów. Bo tak, tutaj też są gotowane rekiny. Więc akcja tej gry dzieje się na statku w takim razie. W więzieniu. Czy to jest jakaś teoria, że dzieci, które tutaj są, trafiły przypadkowo na ten statek? Six zresztą też przypadkowo całkiem trafiła na ten statek. Ciężko mi jest tutaj wysnuć jakąkolwiek teorię. Więc powiedzmy, że coś jest na rzeczy. O! 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 Co my tu mamy? Dwa kibelki obok siebie. Czyżby to był Jim i Trymex?
Biorąc pod uwagę, że tutaj na tym statku są olbrzymy, nie dziwię się, dlaczego mam dwie toalety obok siebie, ponieważ lewy pośladek może się zmieścić z lewej strony, prawy z prawej strony. Bardzo odważna teoria przeze mnie wygłoszona. Idźmy sobie dalej. Uwaga! To jest to, co chciałem wam pokazać, dlatego zwróciłem uwagę na te kraty na dole. Kiedy otworzymy sobie te przejście, pod żadnym pozorem nie wchodźcie tędy. Dlatego, że kiedy tędy przejdziecie, to zjedziecie na sam dół i jeszcze raz sekcję z kucharzem musicie powtarzać. Tak więc odradzam wam. Lepiej przejdźmy sobie teraz tędy, dlatego że... Tutaj mamy drzwi, które są lekko uchylone. I mamy tutaj kucharza, który sobie śpi. Albo kucharzową, w zasadzie. Teraz zabieramy kluczyk, dokładnie. Bierzemy. I idziemy po cichutku. I prawdopodobnie przejdziemy przez te drzwi z kratą. Dlatego, że tak czy siak musimy tam przejść. Bo jak widzieliście na dole, w sekcji z ogromnym, olbrzymim kucharzem, tam są drzwi z kłódką. I ten klucz będzie tam pasował. Bo nie ma innego klucza, który by tam pasował. Tak więc trzeba tamtędy przejść. Tak więc myślę, że chyba tutaj może coś zedytuję, bo widzieliśmy już tą sekcję. Zresztą zaraz zobaczycie, że będziemy tutaj na dole. Zjedźmy zatem w dół. Grzybolutki widzę, że tutaj sobie przebiegły. Proszę bardzo. Jesteśmy tutaj. Teraz ze dwóch. Ale on jest upośledzony. Widział mnie? Ale już ręką to tam nie sięga pod stolik. Jesteś kurwa śmieszny, gościu. O, przy okazji tutaj stłukł... W zasadzie to nie wiem, co on stłukł, chyba filiżankę. Dobra, przejdźmy sobie tędy. Idźmy teraz do jakiejś chłodni, bo to chyba chłodnia jest. Tak mi się przynajmniej wydaje. I dobra, i tutaj sobie wchodzimy. No oczywiście, że tak. I mamy tutaj... Już widzę, co tutaj będziemy mieli. To jest maszynka do zrobienia kiełbachy i mięsa ogólnie. Zobaczcie. Leci tutaj sobie mięsko. Tak jest. I co teraz? Coś będzie? A, i musimy tutaj to. Dokładnie, musimy teraz tutaj ten kołowrotek ogarnąć. Niestety, jako że jest mało mięsa tutaj spadło, musimy polecieć do góry i zrzucić to mięso do tej maszynki. To jest bardzo fajne, rozkminione zadanko. Bardzo ogólnie fajnie zrobione tutaj. Tak więc to będzie chyba nasza winda do góry. A jak? No bo nie ma innego tutaj przejścia, wiadomo, nie? Dobra. I teraz... Teraz... O, dokładnie tak. Będziemy musieli mięcho ściągać, następnie zjechać w dół i zrobić z tego serdelkę. I z tej serdelki dostać się na drugą stronę. Bardzo przyjemne i bardzo łatwe zadanie. Tak więc jedną mamy tutaj teraz położoną serdelkę. I drugą możemy też tutaj stąd zrzucić. Genialne! Chodź tutaj.
Snajker, proszę mnie zapraszać w trakcie, kiedy nagrywam. Dziękuję. Dobrze. Jako, że mamy tu już położone, zjeżdżamy sobie w dół i robimy kolejne serdelki. Teraz chyba doskoczę bez problemu. Tak jest. I rozbujamy się. O kurde, mamy tutaj jakieś przejście. Zapalmy sobie światło. W ogóle rzadko co z światła korzystam, ja widzę. Czas to zmienić. Kurde bele. Okej. I to jest pomieszczonko, w którym... W którym zakończymy dzisiejszy odcinek. Moi drodzy, mam nadzieję, że ten odcinek wam się spodobał. Jeżeli tak, łapeczka w górę, subskrypcja mile widziana, jeżeli jesteś nowy, po więcej. Oczywiście również zapraszam do wbicia na moje socjale. Linki oczywiście pozostawione są w opisie. I cóż... Jestem ciekaw waszych teorii odnośnie dzisiejszego odcinka i akcji, która miała miejsce. Może macie jakieś ciekawe teorie na temat tego kucharza? Oczywiście piszcie w sekcji komentarzy, ponieważ wtedy będziecie przeczytani na następnym odcinku. Swoją drogą, koszulkę w końcu zmieniłem, jak widzicie. Nie mam już tej samej koszulki, więc proszę mi nie zarzucać, że ciągle chodzę w tych samych ciuchach. I cóż, to by było na tyle. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, cześć i na razie!